Siemanko, plan na dziś jest taki, by to znalazło się tam. Także no, chcę zamontować ten oto suchy filtr powietrza. Jest to model Donaldsona PSD08, stosowany w lubelskich Ursusach, ale też stosowany w jakichś tam ciągnikach CNH do bodajże 110 koni mechanicznych, także myślę, że w 914 spokojnie temat ogarnie, jeżeli chodzi o filtrację tutaj i przepływy, ponieważ tutaj też będą plany, by wstawić turbo. Wszystko do wstawienia turbo mam, tylko po prostu nie mam czasu, żeby to zrobić. Na razie po prostu wstawię sam filtr, a później tam, jak będzie jakaś możliwość pogrzebania, żeby te turbo wstawić, to wstawię też tutaj turbawkę i podejrzewam, że to wszystko ładnie ogarnie. To jest stara wersja filtra Donaldsona, tego PSD08. Już jest poprawiona wersja, która ma cztery takie spinki. Tutaj są tylko dwie i z drugiej strony takie plastikowe uchwyty, ale myślę, że to nie jest żaden problem. No tamten w nowszej wersji jest praktycznie dwa razy droższy od tego, ten jest w dobrej cenie, no wydaje mi się, że w dobrej cenie na Allegro. Ma tutaj w pakiecie czujnik zapchania, także można sobie podpiąć instalację, jakąś kontrolkę i będzie można sobie stwierdzić, kiedy filtr nadaje się do wkładu, kiedy się nadaje do wymiany. A oczekiwania względem montażu są takie, że dostęp do wkładów będzie po demontażu lewej siatki. Wówczas będzie można sobie tutaj do tych wkładów dotrzeć. Jeszcze chwilę o powodzie, dla którego chcę zmienić ten oto oryginalny filtr mokry na suchy. Powód jest bardzo prosty. Jak widać, ciągnik pracuje w dużym zapyleniu i pomimo tego, że okresowo jest filtr serwisowany, to niestety, ale no w dolocie jest, jak widać, jest trochę takiego pyłu tutaj na ściankach, który, no, który według mnie nie powinien przechodzić dalej poza filtr. Także no, jak dla mnie poziom filtracji jest niesatysfakcjonujący, dlatego właśnie chcę ten filtr zmienić. Tak to mniej więcej miałoby to wyglądać. Muszę teraz wyspawać jakiś fajny wspornik, żeby mi się to wszystko tutaj dość stabilnie trzymało. Chwila nieuwagi i filtr zamontowany. Zostało mi tylko tutaj dwie opaski poszukać, aby tą rurę zacisnąć i klakson jeszcze przykręcić i będzie finito. No i jest tak jak chciałem, że aby wymienić tutaj wkłady, wystarczy sobie odpiąć te klamry. Cyk. To jest elegancki dostęp do wkładów. Cyk, bezpiecznik. No i można będzie to składać i zobaczymy, jak się będzie ten filterek sprawował.